Cześć, witajcie w kolejnym filmie od mdbxc.pl. Ja się nazywam Tomek, no i zaczynamy kolejny odcinek programu cyklicznego. Wczoraj we Francji odbyła się kolejna edycja Pucharu Świata w kolarstwie przełajowym. No i tam startowała z reprezentantek polskich teamów w sumie tylko Jolanda Neff z Cross Racing Team. Zajęła tam 8 miejsce, ale ciekawostka jest taka, że wystartowała na nowym rowerze Crossa do przełaju. Prawdopodobnie będzie to rower Cross Vento CX. No i wygląda już tak w tym malowaniu teamowym, więc jest to rower czerwony z białymi napisami. Zaraz sobie tutaj gdzieś zobaczycie. No i wygląda na to, że pewnie w przyszłym sezonie, może za 2 sezony, zobaczymy w ofercie Crossa nową przełajówkę. Kolejny news jest newsem dotyczącym transferów. Ostatnio na swoim Facebooku Ania Sadowska ogłosiła, że kończy współpracę z teamem Volkswagena i zaczyna jakąś nową misję, przygodę. Wiemy, że będzie na pewno startowała w wyścigu Club La Santa na Lanzarote, także no tutaj można by pewne domysły wiązać. Ja strzelam, że Ania będzie jeździła w ekipie Trek Gdynia, dlatego że Trek Gdynia na pewno wybiera się też na ten wyścig. No i może tutaj dojdzie do jakiegoś transferu na tej linii. Natomiast nie mamy żadnego potwierdzenia, jeśli chodzi o to, i to jest jakby tylko i wyłącznie mój strzał. Trzeci i ostatni news dotyczy kolarstwa torowego. Otóż w Mińsku w miniony weekend zakończył się tegoroczny Puchar Świata w kolarstwie torowym. No i z takich ważniejszych wyników można powiedzieć o Mateuszu Rudyku, który w generalce na koniec całego Pucharu Świata zajął pierwsze miejsce w sprincie. No i to jest bardzo, bardzo dobry wynik, można wiązać z tym wynikiem jakieś nadzieje. Natomiast żeby być też jakimś sprawiedliwym i trochę tak tego podejść z chłodną głową, to warto spojrzeć na to, że w Pucharze Świata nie startowali najlepsi zawodnicy z Mistrzostw Świata czy z Igrzysk Olimpijskich, a jak startowali, to startowali w jednej, dwóch, tam maksymalnie w trzech edycjach, a zawodników, którzy skończyli generalkę zamykając cztery wyścigi, było bodajże czterech czy pięciu. Także na spokojnie, Mateusz na pewno zrobił dobry wynik. Ale też nie ma co się podpalać, że zaraz będą z tego jakieś medale na Mistrzostwach Świata czy na Igrzyskach. Bo tam jest zupełnie inna stawka i są zupełnie inni zawodnicy. Poniedziałkowy program cykliczny mamy za sobą. Dziękuję za Waszą uwagę. Widzimy się oczywiście w środę. A na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.